Recepta na długi związek, według mnie, to duża, duża cierpliwość, wyrozumiałość i wielka miłość do drugiej osoby i wielkie zaufanie. To jest moim zdaniem 100%. No, jak nie ma zaufania, to i nie ma ciągle obawa jest, co ten drugi robi. Trzeba wiedzieć, że ten człowiek zawsze robi to, co dobre dla obojga. A jeżeli tak, to małżeństwo będzie się trwałe i będzie się szczęśliwe. Trzeba żyć w zgodzie, żeby przeżyć 50 lat, to na pewno. A co więcej, to nie wiem, no kochać się i być zadowolonym jedno z drugim i tyle. Trzeba dużo pracować, nie lenić się i nie myśleć o głupotach. Wtedy jest wszystko w porządku, jest i miłość jest, i praca jest. I wnuki są, i prawnuki. Dużo ogrodu trzeba sadzić. Dużo ogrodu trzeba sadzić. Żeby mąż pomagał, a żona żeby rządziła. Mam pytanie o receptę na długi związek. Wydaje mi się, że no przede wszystkim to wzajemna miłość, zaufanie, szacunek i radość z każdego dnia, a poza tym jak czasami rozmawiam z mężem i ze znajomymi, to mówimy, że jeszcze jednym punktem ważnym w małżeństwie jest, żeby ten wózek małżeński ciągnąć razem, a nie każde w inną stronę, czy każde sobie. Razem ciągnijmy ten wózek w miłości i w radości. A troski przychodzą i odchodzą. Dziękuję. Wierność na pewno. Uczucie? Na pewno. Tak. Pierwsze uczucie, a więc miłość, wierność i posłuszeństwo mężowi. Chociaż czasami wcale nie jest to trudne, ale zgadzać się z tym, czy ma rację, czy nie ma. Myślę, że to jest takie dobre podejście, trzeźwe, a swoje robić. Ja myślę, że wzajemne zrozumienie, przymykanie oka, które trzeba przymknąć, a wszystko resztę tam jakoś się układa. Myślę, że w każdym związku najważniejsze jest uczucie. A jeśli jest uczucie głębokie, to człowiek jest skłonny wiele rzeczy wybaczyć, zrozumieć, no i przede wszystkim porozumieć się ze sobą. Na pewno dzieci bardzo wiążą małżonków. Jeśli się ma dzieci, jest nadzieja na wnuki, a wnuki kocha się ponad życie. Myślę, że to jest istota związku. Na pewno wiele innych czynników też ma wpływ, ale myślę, że uczucie i zrozumienie przede wszystkim. Dziękuję. No wiem, po prostu zrozumienie. Współczucie w chorobie, w doli i w niedoli, miłość. To jest chyba najważniejsze, żeby po prostu rozumieć tą drugą stronę, to wtedy będzie dobrze, no i kochać się. Ja potwierdzę słowa mojego poprzednika, który mówił, że trzeba spełnić trzy warunki według mnie. Zaufanie, ogromna doza cierpliwości i jeszcze co tam, uczucie, szacunek, bo
tym naszym wieku, co tyle już przeżyliśmy, to szacunek jest bardzo ważny i nie zmienianie drugiego człowieka na siłę. Niech sobie tam mówi, co myśli, niech ma swoje zdanie i dużo, dużo trzeba rozmawiać. I to wszystko według mnie. Indywidualnie, nie ma recepty. Po prostu dużo wyrozumiałości, cierpliwości, no i miłości. Ja mam tyle. A ja dołożę troszkę do tego. Po prostu dobrze jeździć, nie drażnić i w spokoju wybaczyć sobie wszystko. To jest to. Ważne, że żyjemy zgodnie, zdrowi i szczęśliwi. I tak trzymać. Miłość, wzajemny szacunek, zrozumienie, wybaczenie. No wszystko, co tylko w życiu. We dwoje. I do przodu. Cierpliwość, pokora i po prostu ustępować, ustępować i jeszcze raz ustępować, żeby to trwało.